Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj widzimy tutaj na pierwszym planie kolegę Arkadiusza Strzelczyka z miejscowości Zwierzyniec I, położonej przy drodze między Chłobuckiem a Wieluniem. Kolega latuje tutaj w oddziale 0387 Pajęczno, a wcześniej oddział ten nazywał, miał ten sam numer, ale to był oddział, Praszka. Więcej tutaj o hodowli, jak długo już gołębiami się zajmuje, skąd ma tradycję zajmowania się gołębiami, skąd to pochodzi, powie nam kolega Arek, ale jeszcze nim przejdziemy do tego tematu, pokażmy, powiedzmy coś jeszcze może o tutaj następczyni kolegi Arka w hodowli, tutaj córka Kamila, tak? Powiedz jak masz na imię. Powiedz. Co? Powiedz jak masz na imię. Kamilka. Kamila. I Kamilka, gołąbkami się interesujesz? Tak. Tak, tata każe, tata nie podpowiada. Ona ma sama powiedzieć. To jak interesujesz się sama i co, będziesz chciała też tak jak tata się zajmować gołębiami w przyszłości i lotować nimi? A chodzisz z tatą niekiedy na loty? Nie wiem teraz, co chodzi. Chodzi, chodzi. Także tutaj kolega może mieć to szczęście, że trafi się następca, co niestety nie jest takim powszechnym zjawiskiem. Tutaj zobaczmy kolega lotując w tym oddziale, za chwilkę nam powie jeszcze o swoich sukcesach, po prostu tej historii, tego sportu w rodzinie. A popatrzmy, tutaj mamy puchary, które kolega zdobył. Kolega tutaj tak przechowuje w takim pokoju, tych pucharów jest duża ilość. Hodowcy to znają, bo każdy kto lotuje i osiąga dobre wyniki, zawsze tych pucharów ma dużą ilość. Ale teraz już oddamy głos koledze Arkowi. Kolega Arek nam tutaj opowie o swojej hodowli, no i też zaprezentuje nam swoje gołębie. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Jak już było przedstawione, nazywam się Arkadiusz Strzelczyk, lotuję w oddziale Pajęczno. W sumie swoją taką hodowlą interesuję się już praktycznie od dziecka gołąbkami, ale pierwsze takie loty gołębi to praktycznie od 2002-2001 roku. Z czym to były gołębie po prostu od tutaj pobliskich hodowców. Z tymi gołąbkami plasowałem się tak mniej więcej 20-30 na listach oddziałowych. Ale nie, 20-30 na listach oddziałowych. I te gołąbki po prostu zlikwidowałem, bo one nie przynosiły mi jakichś tam sukcesów. Te gołąbki były zlikwidowane i nowe gołębie przywiozłem w 2008 roku od kolegi z Kazimierzy Wielkiej Jurka Kubika. Trafiłem na super materiał hodowlany i te gołąbki dały mi pierwsze sukcesy już w lotach gołębi dorosłych w 2009 roku. Już weszłem w pierwszą trójkę w oddziele i później 2010 rok to już były większe sukcesy, bo miałem drugiego gołąbka w kategorii gołębi rocznych w Polsce i ten gołąbek wylatał mi jako dwulatek, też 12 konkursów, niestety jastrząb go przy oblocie wiosennym porwał, także tego gołąbka już nie ma. 2011 rok, no to już takie większe sukcesy, bo w kategorii gołębi rocznych w Polsce na 40 najlepszych lotników było moich gołąbków 8, z czego miałem pierwszego lotnika w Polsce. W klasyfikacji? Gołębi rocznych. Hodowcy? Tak, w hodowcy gołębi tak. Pocztowych. Tak. Naszego miesięcznika. Tak. I to tu było 8 gołębi rocznych w pierwszej 40 w Polsce. W pierwszej 40 w Polsce i w kategorii maraton był pierwszy gołąb w Polsce. Był to gołąb roczny, osiągnął koeficjent 1,17. Później jego brat był piątym gołębiem w Polsce w kategorii maraton. Osiągnął wynik 3,87. Ja może sobie pozwolę ściągnę, bo nie wszystkich tych wyników się pamięta. Ten gołąb, który miał 1,17 kofi w maratonie, również był w klasyfikacji gołębi rocznych 16 gołębiem w Polsce. Później jako dwuletni gołąb wylatał mi 11 konkursów i był w mistrzowskiej.
Cicho. Widzimy asystenta, namiętnie ratusiowi pomaga. Będziemy tu razem czytać. I jako dwuletni gołąb wylatał 11 konkursów. 11 konkursów i w kategorii B osiągnął 7,82. Z linii tych gołębi, które się pokazały w Polsce, jest pięciu braci. Gołąb 12,952 jako roczny wylatał piąte miejsce w Polsce w kategorii maraton, 3,87 i ósme miejsce w Polsce w kategorii gołębi rocznych. Kolejny ich brat, 12,953 z 10 roku, jako roczny wylatał 24 miejsce w Polsce i w kategorii 24 miejsce w Polsce w kategorii maraton z koeficjentem 16,42 i w kategorii gołębi rocznych ma 36 miejsce w Polsce. Kolejny brat jest jako roczny wylatał 9 konkursów, jest 39 gołębiem w Polsce. W kategorii gołębi rocznych w okręgu jest pierwszy, 9,35 KOFI. Jako dwulatek jest najlepszym lotnikiem oddziału, ma 13 konkursów oraz ma wylatane GMP 355,02 i w kategorii B ma 3,68. Kolejny, piąty ich brat, jako roczny był lotowany bodajże tylko na trzech lotach. Kamilko, obiecała, że będzie grzeczna. Bo jak nie, to pójdziesz, Kamilko, do mamusi. Jako roczny był tylko na trzech lotach i uderzył w skrzydło, także jego kariera jako roczniaka się zakończyła. Był wrzucony do gajemnika rozpłodowego. Ale gdzieś podkusiło mnie i był wyciągnięty jako dwulatek z powrotem do gajemnika lotowego. Po prostu widziałem, jak latały te gołębie jego bracia i chciałem spróbować, czy on coś. I ten gołąbek jako dwulatek wylatał 12 konkursów i jest drugim lotnikiem oddziału. Przepraszam, że ci przerwę, bo wspomnij też, bo tu jak rozmawialiśmy wcześniej, że są to, co jest ciekawe, że to są gołębie wywodzące się praktycznie z jednej pary. Tak. Wszystkie od tej pary, od Jerzego Kubika. Od Jerzego Kubika to są gołębie. I te gołębie, Jurek, one się wywodziły od nieżyjącego już prezesa zarządu głównego Paliczki. Z tego, co ja tam wiem, to te gołąbki wywodziły się Kohaus, Sion i Jansen. I wszyscy ci, cała ta piątka z 2010 ma super wyniki w Polsce. I zaparowany znowu ta para z powrotem w 2012 tak samo, wydały mi kolejnego gołębia, który jako młody był drugim lotnikiem oddziału i już ma pierwsze miejsce z lotu Polkowice. I jako roczniak na pięć lotów włożony ma cztery konkursy. Przy czym w 2013 nasz oddział leciał tylko 5 lotów, ponieważ przeszliśmy na loty z północy, one były dosyć ciężkie, ten 2013 dosyć ciężki. I po prostu może, nie wiem, no zaczęliśmy troszeczkę może za długimi kilometrażami, bo praktycznie pierwszy lot konkursowy to już mieliśmy praktycznie 200 km. Te gołąbki miały na próbnym locie już dosyć mocno w kość. Później ten drugi lot dosyć mocno wszystko pod wiatr. I cztery loty pod rząd mieliśmy pod wiatr. I ciężkie, długo trwał konkurs. Pomimo tego udało mi się na tych czterech lotach prowadzić. Z tej północy wygrywałem. I stało się coś dziwnego. Te gołąbki po prostu nie wszystkie dolatywały w pierwszym dniu. I one niektóre tam wracały po kilku dniach i coś przyniosły do gołębnika. I zgubiła mnie po prostu rutyna. Podałem, tu już niektórzy wiedzą, o co chodzi, co podałem, nie chcę po prostu mówić, co dostały te gołębie. Dostałeś jakiś środek leczniczy, niby miał zadziałać, a tak zadziałał, że gołąbki były zbadane we wtorek, poniedziałek wieczór,
poniedziałek wieczór wyszło im tam, że są chore. Po podaniu tego środka zbadałem je jeszcze raz w piątek przed lotem. I się okazało, że jest jeszcze gorzej po podaniu tego, niż było na początku. I po prostu, może mój błąd, chciałem po prostu posłać te gołębie, mówię, może chociaż się uratuje, kilka tych gołębi może usiądzie czołowo i gdzieś dalej jeszcze się zaistnieje. Ale niestety trafiliśmy na bardzo ciężki lot z Magdeburga. Wtedy tam, w ten dzień, co myśmy lecieli z Magdeburga, to tam ogłosili klęskę żywiołową. Zalane tam była ściana deszczu, gdzieś, nie wiem, te gołąbki wypuszczone w dobrej pogodzie, ale trafiły gdzieś na ten front i po prostu moje gołębie, nie wiem, czy były słabsze po podaniu tego leku, czy coś, nie wiem, coś nie zadziałało, że po prostu wszyscy mieli na okolicy gołębie, nawet ci najsłabsi hodowcy, a u mnie dopiero się pojawiały te gołębie na koniec konkursu, także one wzięły te ostatnie. I o dziwo, po prostu te gołębie zleciały się wszystkie. Zginął mi tylko z pierwszej trójki najlepszych gołębi oddziału jeden gołąbek, ale tak z tych dorosłych wróciły gołębie, wszystkie te gołębie. Jedynie z rocznika 2012, tam na 30 tych gołębi rocznych, odpadło mi tych gołębi w sumie teraz 10, bo kilka jeszcze sztuk wróciło, także odpadło tych gołąbków 10, także no nie ma za dużych strat. I na którym miejscu zakończyłeś rywalizację? Rywalizację zakończyłem w oddziele z pierwszego spadłem na 13 w oddziele. No, także u nas tutaj dosyć w miarę równo biją chłopaki, jak tylko się coś tam... Serię złapałem, ale to wszystko po... Za mało było. To było za mało. A ilu hodowców jest u was w oddziale, bo jeszcze nie mówię. U nas w oddziale jest właśnie ciężko wynik jakikolwiek zrobić, bo jest nas teraz praktycznie 60, nawet może i nie ma 60, bo jeszcze kilku odeszło. Także no ciężko te kofi jakieś w miarę, no gołębie siadają w miarę czołowo, ale te koeficjenty, no nie ma ilości gołębi, bo zaczęliśmy na pierwszy lot, żeśmy włożyli chyba gdzieś koło 2600 gołębi, z czego na Magdeburg było włożone już chyba 600 czy 800 tych gołębi. Także no to no gdzieś te gołębie po prostu giną. I zginęły. Tutaj z tego, co mówiłeś, widzę, że ciebie dużo interesuje taka rywalizacja w miesięczniku hodowca, ale też miałeś w miesięczniku, w biuletynie Dobrylot też twoje gołębie zdobywały czołowe konkursy, tam pierwsze lokaty, tak? Pierwsze to może nie, tam kolejne pozycje czołowe. To znaczy, się nastawiłeś się głównie na tego typu rywalizację gołębiami? Nie, właśnie nie, bo od 2000, 3 lata rzędu, 2012, 11, 10, od 2010 już jestem w Generalnym Mistrzostwie Polski. Zacząłem 155, 55 i kurczę, nie, żebym ten nie cyganił, ale gdzieś chyba koło 30 któregoś miejsca jestem w 2012 roku. Czyli to sukcesy, że tak powiem, na razie narastają. Tak. A... Tylko no, felerny był ten sezon. A ile gołębi masz do lotu? W sumie gołębi lotowych nie mam aż tak aż strasznie dużo, bo tych gołębi lotowych jest gdzieś w granicach 70-60 gołębi. A w rozpłodzie ile? W rozpłodzie jest gołąbków gdzieś koło 30 sztuk. I młode jeszcze masz? I plus młode. Młodych to tak preferuję, żeby była tak gdzieś koło setki. No bo to dużo tych gołębi nie odpada na lotach młodych. Na lotach młodych gdzieś tam u mnie na gołębniku odpada gdzieś około 20 młodych. Chociaż ten sezon miałem super, bo do lotu miałem 43 młode i zacząłem, na pierwszy lot nie poszły, bo niestety adeno zaś kochane się wkradło, ale od drugiego lotu zacząłem i te gołąbki zacząłem 43 sztuki i 43 skończyłem. I na młode, które miejsce zająłeś? Na młodych, no niestety, jeżeli się nie da na pierwszy lot, to już tych wyników się nie dogoni. Ale skończyłem jako piąty przodownik. No, teraz tutaj te gołębie, niektóre mamy tutaj w koszu przygotowane, koledzy na pewno słyszeli. I za chwilkę kolegom zaprezentujemy te gołębie, o których wspomniał właśnie kolega Arek. Tutaj mam gołąbka. Jaki numer ma ten gołąb? Gołąbka to jest gołąb 9703. Tak. 9703. I to jest gołąbek,
On się wywodzi. Z boku, Arek. On się wywodzi z gołąbków skrzydło. Może pokażę. Tak. On się wywodzi z gołąbków od Jurka Kubika. Od Jurka Kubika tam wchodzą gołębie Hoben. Gołębie Hoben, tylko to są gołębie Hoben od Jurka. One są już przetestowane u niego na gołębniku i po prostu z jego, to praktycznie można powiedzieć, to już są jego gołębie. I tutaj w rodowodzie gdzieś mają tam od Hoben pochodzenie. Tak, pochodzenie mają od gołębi Hoben i tu wchodzą gołębie. Jurek, jak lotował jeszcze w Stanach, to przywiózł gołębie amerykańskie i tutaj wchodzą właśnie w tego gołąbka gołębie Hoben i gołąb Ameryka. I ten gołąbek wylatał. Właśnie bardzo dobre wyniki miał, bo jak tam patrzyliśmy w rodowód, to ten gołąbek wylatał mi jako gołąb roczny 13 konkursów i w konkursie redakcji zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Miesięcznika hodowcy. Tak, miesięcznika hodowcy. Zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Przy czym w kategorii gołębi rocznych samce, w samczykach. Przy czym jego brat z 2009 roku, gołąb 4558, praktycznie z tego samego połączenia. Ojciec był ten sam, a matka już tutaj wchodziła z gołębi Horemans. I tamten gołąbek wylatał mi drugie miejsce w Polsce w tej samej kategorii. Także ta linia gołębi super się po prostu sprawuje, jeśli chodzi o ilość konkursów i nawet latają generalne mistrzostwo Polski. Pokażę tu kolegom może ojca właśnie. Ojca tego gołębi, on tutaj dosyć. To jest gołąb 2000. On tutaj dosyć z 2008. To jest ten oryginał od kolegi Jerzego Kubika. Tak, oryginał od Jurka. Tak. Jeśli właśnie Jurek będzie oglądał, to sobie zobaczy. Tutaj koleżanka nam tutaj wchodzi w obiekt. I to jest gołąbek Hoben. To jest gołąbek Hoben. Pokażę może jak. Ten oryginał, którego przywiozłeś. Tak, to jest ten oryginał, którego przywiozłem od Jurka. Pokażmy numer tego gołębia jeszcze, to jest 12. To jest numer gołębia jest 12174-0170. To jest oryginał od Jurka. I ten gołąbek super mi przekazuje. Z tego co się dowiedziałem z Jurkiem, od Jurka, to u niego to jest super linii gołębi, bo to jest z linii gołębi 7300. On tutaj wchodzi, ten gołąbek. I u mnie, obojętnie z czym bym zaparował tego gołębia, to wychodzą super lotniki, bo on dał mi właśnie tego gołębia 9703, gołębia 4558. Później dał mi gołębia 106-404 ten na olimpijskiej obrączce i wtedy ten samczyk był zaparowany na jego siostrę. Także tu był taki mocny imbret i ten, czyli z tego połączenia wyszedł mi w 2011 gołąb 106-404 i ten gołąb wylatał 11 konkursów i generalne mistrzostwo Polski. Córka 9761 tego gołębia, a siostra tego 9703 wylatała jako roczna, wylatała 8 konkursów. Kamilka. Widzimy, pucharami się chwali Kamila. Wylatała. Za chwilę Kamila będziemy filmować te puchary. Córka wylatała 8 konkursów. Córka wylatała 8 konkursów i była pierwszą lotniczką, przepraszam, była drugą lotniczką oddziału. Jako dwuletnia samica powtórzyła wynik i wylatała również 8 konkursów. Tutaj się rzadko zdarza, żeby tak dużo wybitnych lotników. Także z tej linii akurat nie mam tutaj córki tego gołębia, a bezpośredniej siostry tego gołębia 97. Kamilko, nie przeszkadzaj. A bezpośredniej
bezpośredniej. Córka oryginalna tego gołębia Hauben, akurat jej tutaj nie ma, bo tam są wszystkie te samiczki praktycznie nakrapione. Ja je teraz łapałem na wieczór, także nie do końca ją tam odnalazłem. Ale córka tego gołębia 12174 wydała mi super lotniki w połączeniu z gołębiem z paliczką też od Jurka. Jest to gołąb 12188. I to jest 0170-08 rok. Widzimy też nakrapiany. I w połączeniu z tym gołębkiem, to samczyk, w połączeniu z tym gołębiem. Czyli córka tego 174. Tak, tego 174. Razem z tym samcem wydała mi super lotniki, bo jako młody gołąb 9712. Mamy go tutaj? Nie, akurat tego 97 nie, bo to on jest na gajemniku lotowym, nie mamy go tutaj. 9712 jako młody wylatał 16 miejsce w Polsce, to było w gazetce wystawionej w biuletynie Dobry Lot u pana Balisia. Wylatał mi 16 miejsce w Polsce. Później drugie miejsce w okręgu, a w oddziale jest pierwszym lotnikiem. Później jako roczny jest w kategorii gołębi rocznych drugim lotnikiem oddziału, koeficjent 21-44, a w kategorii A jest piąty. Także i te gołębie robią po 13-14 konkursów, ale również super się sprawdzają w kategoriach A czy klasie B. Później ten gołąb jako i w kategorii A w okręgu miał piąte miejsce z koeficjentem 26-18. W kategorii samce roczne w miesięczniku hodowca jako roczny gołąb wylatał 21 miejsce w Polsce. Jako gołąb roczny zdobywałem 10 konkursów. W 2012 roku zdobył 11 konkursów, wylatał Generalne Mistrzostwo Polski 357,42 i w klasie B ma 10,49. Jego siostra, ona troszeczkę tam miała nieszczęście, bo jako młoda wylatała 18 miejsce w Polsce jako młodek. Tylko ona była z trzeciego lęgu, to takie praktycznie zaczęte było lotowane jako piszczka. I nie dało się dać tego gołębia do generalnego, ale w biuletynie u pana Balisia w Dobrym Locie uzyskała 18 miejsce w Polsce. I ona później rozbiła mi się jako roczna koło domu. Ona delikatnie na skrzydło fajta, jak tak obleci troszeczkę dłużej, to tak delikatnie zaczyna na skrzydło. Ale w 2012 udało jej się tak, co prawda po ogonie może te konkursy, ale udało jej się 9. I ja już tą samicę wycofałem. Ostatnio była ta samiczka właśnie w rozpłodzie i już nie jest ta samica lotowana. Także daje też super gołębie młode. Czyli zasadniczo z tego co widzę, to się tutaj opiera na tych gołębiach przede wszystkim Jerzego Kubika. Tak, Jerzego Kubika. 174 i 12188. Tak. I tu jest jeszcze ten. Tutaj mam takiego gołębia. On właśnie wydał mi. Też to jest gołąb od Jurka. Oryginał. Też z 2008 roku. Tak, 2008. To najlepsze do tej pory to 2008 rok. To jest 12181. On jest też spokrewniony jakoś z tamtymi gołębiami? Tak. On z tym gołębiem 12174, z tym Hubenem, który mi wydał pierwszego, drugiego lotnika w Polsce, one mają wspólnego przodka, wspólnego pradziadka, tylko tu było rozbite na gołębie Hauben, ten 12174, a ten szali był rozbity na gołębie Jansen. Też od paliczki. Też od paliczki. I tutaj ten gołąb, ja już tu mówiłem o tych gołąbkach, ten gołąb wydał mi w 2010 roku gołębia pierwszego w Polsce w maratonie, piątego w Polsce w maratonie. Jako roczne te gołębie, tak jak już tu wspominałem, były 5 gołębi, było z tej pary, przepraszam, 4 gołębie z tej pary z 2010 były w konkursie redakcji w pierwszej 40 w Polsce najlepszych lotników jako gołębie roczne.
Także one i maratony wylatały, i wylatały mi kategorię maraton w 2010 roku. Przy czym brat, ja go nazywam sobie maratończyk, może go też pokażę. On w kategorii gołębi maraton, w maratonie on na rejon, myśmy wtedy z Wieluniem lotowali rejon, to na rejon, na loty rejonowe był dwa razy pierwszy z maratonu. Myśmy wtedy z Mele, to jest chyba bodaj 740 km do mnie. 97-62, on nawet jeszcze z Tipesem był lotowany w tym roku jeszcze. Także on już teraz trafił do gębnika rozpłodowego i o, tu może skrzydło pokażę kolegom. Jeszcze nie ma dopierzonej ostatniej lotki. I ten gołąb wylatał mi właśnie w maratonie 1.17 Kofi, był pierwszym gołębiem w Polsce w kategorii maraton. Jego brat z trzeciego lęgu, to taki późny młody był, w kategorii maraton wylatał piąte miejsce w Polsce, 3.87 Kofi i jako roczny ósmy w Polsce. Brat z gniazda, bardzo szybki gołąb na A-klasę. I na B-klasę, w B-klasie w 2012 roku ma 3,87 bodajże. Kolega, posiłkuje się ściągą. Posiłkuje się troszeczkę ściągą. Nie mogę, kurczę. 63, 20... 3,36? Tu miał jako pierwsze miejsce, w okręgu miał 9,37. W kategorii A, poczekaj, czy to jest tak jako i w GMP, w kategorii B miał 3,68, nie chcę po prostu coś tam gdzieś przekłamać, a wszystkich wyników po prostu się aż tak nie da zapamiętać. Także z tego Jansena mam 5 super lotników braci. No to nie wiem, czy gdzieś ktoś w Polsce ma po prostu z jednej pary Tyle wybitnych lotników, które wylatały wyniki po prostu w Polsce. No, nie spotkałem się, żeby gdzieś po prostu trafić. I tutaj mam jeszcze gołąbka przeznaczonego też tam do rozpłodu. One troszeczkę takie są dzikie, bo nie są pane. To jest młody z tego roku i to jest gołąb po gołębiu właśnie tym 12174. Tak, 12174, on ma numer 481. Tak. I to jest ten 12174, ten Huben był zaparowany z powrotem na Amerykankę, żeby po prostu utrwalić tą linię. To jest tak, jak widzą tu koledzy, to jest gołąb jeszcze niespierzony, ma dopiero wyrzucone 2, 4, 6, 3 lotki dopiero. Także to jest młody tak jak kolega wspomniał, do rozpłodu, ale tak. My go będziemy mieli wystawione na aukcję, tam więcej o nim powiemy. I tutaj jest jeszcze z gołębia właśnie, ja sobie na tą linię mówię, paliczka. Jeszcze młody, 490. One są wszystkie, widzimy te gołębie. Wszystkie są nakrapiane. Praktycznie takie... nakrapiane, a ty w gołębniku też masz większość nakrapianych, prawda? Tak, praktycznie wszystkie te gołąbki. To są nakrapiane. Gdzieś mi się tu zakamuflował. Tutaj jest. Zobaczymy. Wszystkie. 490, ile 5 ma, tak? Czy? To jest gołąb 493. Tak? 493. I ta samica, ta samiczka, ta młoda, którą pokazywałem przed chwilą, to jest oryginalna córka tego 12174. A ta samiczka to jest oryginalna córki tego 12174. Także no super lotniki, u mnie najtwardsza linia właśnie tu z tej linii Huben American i z tego właśnie Jansena. I z jakimi gołębiami bym nie przekrzyżował, czy tego Jansena, czy paliczkę, czy tego gołębia Huben, no to super lotniki, które no mają wyniki już nie na skalę oddziału czy tam okręgu, tylko na skalę kraju. Jeszcze tylko przypomnijmy, tymi wynikami na skalę kraju
Kolega Arek w GMP w tym roku ma 30, które? Chyba 34, mam tam wylatane, tak? Chyba 1400, znaczy w 2012, bo w tym roku nie wylataliśmy, tylko 5 lotów żeśmy mieli. Ale w 2012 to miałem koeficjent 1400 niecałe 16. A w 2011? W 2011 byłem na 54, a w 2009 na 155. Czyli w tym 2009, kiedy powiedzmy zacząłeś te sukcesy, tak jak mówiłeś, to tak, do dnia no to dzisiejszego już... to wynika z tego, co mówisz, że to jest pięcie się w górę, że tak powiem. Tak, tak. I mam, to zaraz tu. W Generalnym Mistrzostwie Polski w 2012 jestem 35. przodownikiem. W regionie 5. Opole, w kategorii B jestem mistrzem i w kategorii GMP jestem 6. przodownikiem. A na skalę kraju udało mi się wylecieć 2. wicemistrza Polski w kategorii B z wynikiem 42. Te gołębie w kategorii B to też się wywodzą właśnie? Tak, tak. W kategorii B wchodzą tutaj gołąbki po tym paliczce i po córce tego Hubena i wchodzą po Jansenie. To czyli te gołębie, które tutaj prezentuję, one wchodzą w klasę B. Tam jest wylatane 3 z groszami. 7, mam maratończyk, ma 7 kofi i paliczka, po tym paliczce ma 10 kofi, no i ten następny gołąb tam ma chyba coś koło 20, także w sumie tam dało 42 kofi. W oddziele praktycznie czołowe lotniki, bo w 2012 w skali oddziału miałem 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 28, 29, 32 i tak dalej. W oddziale jako najlepsze lotniki pod względem ilości konkursów. Rozumiem. I 2011 rok to też około w pierwszej setce. To około 20 lotników od 9 konkursów z wyż, to są moje gołębie. Czyli sukcesy, że tak powiem, tutaj na te sukcesy się głównie składają właśnie te 3 gołębie, o których te linie, o których mówiłeś. Więc jakichś jeszcze gołębi masz takich, które ci się wybijają? Ja tymi gołębiami zaparowuję praktycznie co rok inaczej. I także z tych linii to mam praktycznie wszystkie gołębie, bo one są krzyżowane między sobą i dużo tutaj teraz zaczynam wchodzić na linię i praktycznie łącząc matkę z synem, czy tam brata z siostrą, tak są notowane te gołębie i robią czołowe konkursy. Czyli to się to bardzo udało, że tak powiem, udane to były tak, nabytki. Tak, tak. Także z kolegą Jurkiem jesteśmy po prostu na takiej stopie, że wymieniamy się tymi gołąbkami. On sobie też wziął ode mnie z tej linii właśnie Jansena, z tych linii właśnie tych 5 braci, co mają super wyniki, wziął sobie gołąbki. A mi zaś w prezencie Jurek sprezentował 3. lotniczkę Polski, która w 2004 roku była 3. lotniczką w Polsce jako gołąb roczny. Tam miała wylatane 13 konkursów. Tego z którego? Z 2004 roku? Tak, z 2004 roku. Tutaj jeszcze jak rozmawialiśmy teraz o gołębiach, przejdźmy jeszcze może tak chwilę, chociaż o tym rozmawialiśmy, że tutaj dużo korzystasz z produktów Baxa, tak? Tak, od 2 lat jestem jestem gołębnikiem testowym dla firmy Bax i na następny rok też mam umowę z nimi, że po prostu dalej będę gojemnikiem testowym. Tak samo używam karm tylko i wyłącznie, bo leciałem, może nie bardzo mówić na jakich karmach po prostu wcześniej, ale były to karmy zachodnie i uważam, że cenowo one są może droższe, te karmy, te zachodnie, ale ja lotuję na karmie firmy Eupol i wydaje mi się, że nie odbiegają, no bo skoro wyniki zamiast spadać, one rosną, no to znaczy, że chyba ta karma jest dobra. No. Przynajmniej u mnie działa na moim gojemniku.
Rozumiem. Czyli te produkty spokojnie możesz czystym sumieniem polecać innym hodowcom. Mogę polecić, no bo jeżeli chodzi o firmę Wax, to niektóre produkty ja po prostu testuję dopiero na swoim gołębniku, także, no różnie może być. To także firma mnie uprzedziła, że to może być albo, dobrze, albo po prostu skutek wręcz przeciwny. Ale na razie, odpukać, jak to się mówi w niemalowane, nie trafiłem na, ten skutek negatywny. Tylko na razie, skutkuje dosyć, to fajnie, także... Także koledze na razie podziękujemy. Postaramy się kolegę też odwiedzić w przyszłym roku, kiedy będzie już przygotowanie do sezonu. Zobaczymy wtedy, jak kolega będzie nam tutaj prezentował swoją hodowlę. A dzisiaj dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję hodowcom. Dobry lot.